Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj, wideotesty.pl. Witam was na prezentacji modeli z serii K przez LG i zapraszam was do materiału, gdzie usłyszymy trochę, co LG nam może opowiedzieć właśnie o tej serii. Ja już w ręku mam tutaj LG K10, czyli ten najwyższy model z serii K, prezentowany w tym roku oczywiście. Dzień dobry, Jarosław Bukowski, LG Electronics Polska. Znajdujemy się dzisiaj na polskiej premierze najbardziej popularnych smartfonów z portfolio LG, smartfonów z serii K, czyli smartfonów, które prawdopodobnie będziemy kupować w roku 2017. Wiodącym, najważniejszym modelem z tej serii jest LG K10, nowy LG K10 2017, który ponad to, że charakteryzuje się jeszcze lepszym wykończeniem, jeszcze lepszymi materiałami, jeszcze lepszą specyfikacją w stosunku do swojego poprzednika z 2016 roku, ma też jedną kluczową cechę, która go wyróżnia, czyli szerokokątny obiektyw przedni, obiektyw do szerokich selfie o szerokości 120 stopni, który pozwala uwiecznić znacznie więcej, znacznie szersze tło, jak też pozwala znacznie łatwiej robić zdjęcia grupowe. Smartfon ten też ponad tym, że ma lepszy procesor, więcej pamięci i co najważniejsze większą baterię, ma też LTE Advanced, czyli dużo szybszy internet, już do 300 megabitów pobierania danych. Co ważne, daje on też znacznie lepszą jakość sieci, lepszą jakość sygnału, więc efektywnie ten telefon będzie lepiej się sprawował przy przeglądaniu internetu. Dzisiaj też debiutują na polskim rynku dwa jego bliźniacze produkty, smartfony LG K8 i LG K4. LG K8 nieco mniejszy ekran, nieco słabsza specyfikacja, ale również bardzo dobry wygląd, bardzo dobry design, dobry procesor, dobra pamięć, znowuż dużo lepsza bateria w stosunku do poprzednika, jak i LG K4. Który w stosunku do swojego przewodnika nieco urósł, bo mamy tutaj 5-calowy ekran w stosunku do 4,5 cala w ubiegłym roku i mamy znacznie lepszy aparat właśnie do autoportretów, czyli do selfie, na co też położyliśmy duży nacisk i każdy z tych trzech smartfonów z nowej serii ma właśnie dodatkowe funkcje, które sprawiają, że robienie selfie jest jeszcze prostsze i łatwiejsze, między innymi zrobienie selfie gestem, czy chociażby automatyczne selfie, czyli funkcja, dzięki której aparat sam wykrywa twarz, po czym rozpoczyna odliczanie 3-sekundowe i wtedy możemy zrobić nieporuszone zdjęcie, czego nie mogliśmy zrobić do tej pory.